Za taką kwotę Piotr Rubik sprzedaje warszawską willę. Polacy w szoku, cena jak z kosmosu. Agata i Piotr Rubikowie wraz z dziećmi od pewnego czasu układają sobie życie poza granicami Polski. Podjęli decyzję, że sprzedadzą willę, w której niegdyś mieszkali, jednak póki co wygląda na to, że nadal nie znalazł się nowy właściciel, który chciałby kupić tę nieruchomość. A ile trzeba zapłacić za ich dom? Kwota jest kolosalna. Część internautów wątpi, że ktoś zdecyduje się uiścić taką sumę pieniędzy za wilanowską willę Rubików. Agata i Piotr Rubikowie wyprowadzili się z Polski. Agata i Piotr Rubikowie po kilkunastu wspólnie spędzonych latach w Polsce podjęli poważną decyzję dotyczącą wyprowadzki. Postanowili wraz z dziećmi opuścić kraj i swoją przyszłość wiązać z zupełnie innym miejscem. Wybór padł na Miami. Żona muzyka w social mediach chętnie opowiadała o blaskach i cieniach życia za granicą. Nie ukrywała, że zdarzały się również niedogodności, chwile zwątpienia i rozczarowania, jednak pomimo pewnych niepowodzeń nie zamierzali rezygnować z planu zamieszkania w Stanach Zjednoczonych. Agata i Piotr Rubikowie, którzy od pewnego czasu wraz z córkami zamieszkali w Miami, postanowili pójść o krok dalej i zdecydowali, że sprzedadzą willę w Polsce, w której wcześniej mieszkali. Początkowo posiadłość wynajmowali, jednak w lipcu umowa wygasła, co dało im możliwość do dalszych działań. Jak wygląda ich dom? Agata Rubik, która prężnie działa w social mediach, systematycznie publikowała materiały, na których widać jego wnętrza. Jest to budynek niesamowicie przestronny, w jasnej kolorystyce, która jeszcze bardziej powiększała i tak ogromną już przestrzeń. Salon urządzony jest w stylu glamur i znalazło się w nim miejsce na dużą kanapę, prostokątny stół, nad którym zawisł oryginalny żyrandol oraz znajdujący się na ścianie solidnych rozmiarów telewizor. Zupełnie inaczej wygląda kuchnia. Tam panuje ciemna kolorystyka mebli, którą przełamuje biel wyspy, świetnie spisującej się jako blat roboczy. Agata i Piotr Rubikowie postanowili sprzedać dom. Wiadomo, ile za niego chcą. Dom Agaty i Piotra Rubików znajduje się na warszawskim Wilanowie, czyli jednej z najbardziej luksusowych dzielnic stolicy. Jak podają media, ich willa ma 352 m2, a tuż przy niej mieści się taras mający ok. 200 metrów kwadratowych. Całość znajduje się na działce wynoszącej 1650 metrów kwadratowych. Ile zatem trzeba zapłacić, by stać się jej właścicielem? Okazuje się, że kwota, której oczekują za swój dom Rubikowie, jest zdecydowanie za wysoka i nie każdy mógłby sobie pozwolić na tak drogi zakup nieruchomości. Według medialnych danych jest to ponad 10 milionów złotych internauci nie ukrywają swojego zaskoczenia sumą, którą trzeba zapłacić za nieruchomość Agaty i Piotra Rubików. Dość sceptycznie podchodzą do tematu sprzedaży willi, twierdząc, że małżonkowie musieliby obniżyć tę kwotę, by znaleźli się chętni na zakup.